Siemanko miłośnicy detailingu, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony myciu szyb. Dla wielu z Was może to jest banalny proces, jednak pisaliście w komentarzach, że macie z tym problem, a w szczególności problem z szybą przednią. Mateusz, może Ty powiesz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta szyba przednia zawsze jest najbardziej zabrudzona i utrudnia nam widoczność? Przednia szyba nie tylko tyle, że jest najbardziej zanieczyszczona, ale także jest najbardziej trudna w wyczyszczeniu jej. Chodzi tutaj o pozycję mało ergonomiczną, bo jednak tutaj trzeba się wygiąć, tutaj gdzieś rękę wyciągnąć. Są też oczywiście przedłużacze, takie łapki, którymi tymi łapkami można umyć. My tego nie używamy, docieramy do wszystkiego ręcznie, że tak to powiem. A tutaj jeżeli chodzi o zabrudzenia przedniej szyby, czy też innych szyb, jak one powstają? No po prostu zwykły oddech, szyba nam paruje, wiadomo, jakiś osad już tam zostaje. Dym nikotynowy, czy jakieś inne elektroszlugi. Ale jeżeli chodzi o przednią szybę, to tutaj głównie chodzi o wydzielające się tłuszcze z plastiku, z którego wykonana jest deska rozdzielcza. Te tłuszcze odparowują i osiadają na przedniej szybie. I to zazwyczaj się dzieje w jakieś takie gorące, bardzo nasłonecznione dni. Tak, a jeżeli chodzi jeszcze o szybę boczną, no to wiadomo, tam często są jakieś odciski palców. Czy na przykład właściciele Tesli mogą mieć szybę, głowę odciśniętą na szybie po prostu jak zastą na autopilocie? No w Mercedesach też tak już. Też jest taka opcja. Może teraz przejdźmy do produktów, które będziemy potrzebować do umycia tej szyby naprawdę perfekcyjnie. A najważniejszym produktem jest oczywiście odpowiednia szmatka. Dokładnie. Tutaj chodzi o szmatkę, która jest dobrze chłonna, czyli dobrze chłonie wilgoć i jest miękka. Najlepiej zaopatrzyć się w mikrofibrę, w której skład wchodzi 30%, co najmniej 30% poliamidów. Poliamidy powodują to, że po prostu ta szmatka ma większą chłonność, skutkuje tym, że mamy mniej smug podczas docierania. Dobrze, może nie przedłużając, przejdźmy do działania. Pokażemy Wam najpierw na bocznych szybach, a na końcu wyczyścimy przednią. A jeszcze Mateusz, warto by było tutaj dodać, bo ostatnio było pytanie właśnie o te nasze niebieskie szmatki. Tak, to są właśnie szmatki, które mają 30% zawartości poliamidów. A gdzie je możecie dostać? Możecie je dostać na kardena.pl. Pierwszym systemem, którym umyjemy szyby, będzie system Optimum No Rinse plus OptiSeal. Czyli to są dwa produkty, których używaliśmy podczas mycia na myjni bezdotykowej. Nie będziemy ich opisywać, opis macie tutaj. A drugim produktem będzie to produkt od firmy Koch. Produkt nazywa się Glass Star. My akurat rozrabiamy go w stężeniu 1:2 i tak jak w przypadku mycia tutaj OptiSealem i No Rinse'em, potrzebujemy do tego dwóch mikrofib. Zresztą zobaczycie to w dalszej części odcinka. Dobrze jest też zaopatrzyć się w gumowe rękawiczki w celu nieprzenoszenia tłuszczu ze swoich rąk na mikrofibry. Najpierw musimy delikatnie opuścić szybę, żeby umyć, wyczyścić ranty. Tak, jest to też bardzo ważne, nie omijajcie tego, no bo jeżeli robicie coś szczegółowo, to zróbcie już to dobrze i doczyście również to, co się chowa w uszczelce. Teraz tak, zamykamy i teraz mamy całą powierzchnię gotową do mycia. Najpierw umyjemy ją z zewnątrz. Jeżeli chodzi o kocha, to wcale nie trzeba go dużo używać. Lekki oprysk. Przypominam, że kocha mamy w stężeniu 1:2. Nie jest to pełne stężenie preparatu. Teraz, jak szyba jest umyta z zewnątrz, można zobaczyć, jak ta szyba jest brudna wewnątrz. Taka sama zasada, bardzo prosty sposób, wykorzystywany praktycznie przy każdym czyszczeniu szyb. Lekki sprysk.
przypadku czyszczenia szyby systemem No Rinse trzeba szmatkę dobrze zwilżyć, a nawet namoczyć właśnie w roztworze z szamponu. My robimy zazwyczaj tak, że umyjemy całe auto, a na sam koniec, tak, na sam koniec musimy mikrofibrę w tej samej wodzie, w której zostało umyte auto i czyścimy tą wodą szyby. Tutaj nie myliśmy tego auta, dlatego użyję sobie sprysku, zwilżę sobie ścierkę. Jak zwykle naszym pacjentem jest Bora. Samochód naprawdę dostał już miano samochodu testowego, jeżeli chodzi o różne produkty, no i oczywiście często robimy na nim odcinki dla Was. Jeżeli chodzi o stężenie No Rinse'a, no to 15 ml na 4 litry wody. Wiadomo, żeby umyć dobrze szybę, musimy najpierw ją lekko opuścić. No tak, ale od samego początku odcinka zaczęliśmy rozmawiać o przedniej szybie, bo to zawsze z nią jest najwięcej problemów. Więc co to by był za odcinek, jakbyśmy zrobili szyby boczne? Przechodzimy teraz do szyby przedniej, ale najpierw przydzielę całą szybę na pół. Tą połówkę wyczyszczę glas starem. Tutaj będę musiał chyba dać trochę więcej preparatu, ponieważ są dosyć mocniejsze, dosyć mocne zabrudzenia. Z tej strony użyję systemu Optimum No Rinse. Wiadomo, szyba już jest troszeczkę porysowana, jeżeli chodzi o tamtą stronę, ale no powiem tak, no koks żadnych smug nie zostawił. Szybę przednią z zewnątrz już mamy umytą, teraz przejdę do wnętrza. A tak jeszcze chciałbym, bo tak przy tym czyszczeniu zauważyłem, że ta szyba jest dosyć mocno porysowana, także kroi się odcinek z polerowania szyb. Ściągnę tego Wunderbauma, bo będzie mi trochę przeszkadzał. Tutaj widzicie, tłuszcz. Wszędzie zostają smugi po palcach.
Tutaj możemy, jeżeli się boimy o tapicerkę, mamy jakąś tapicerkę ze skóry albo jakąś naprawdę z jakiegoś delikatnego materiału, no to dobrze jest sobie zwilżyć w takim przypadku ręcznik, czy tam właśnie mikrofibrę. Jak widzicie, to co pokazaliśmy w tym odcinku, mycie szyb w samochodzie wcale nie musi być trudne, wcale nie musicie się denerwować, że docieracie przez pół godziny smugi, bo przy użyciu odpowiednich produktów naprawdę trwa to moment. Tak, pewnie wielu z Was się też zastanawia, dlaczego używamy dwóch produktów, a nie jednego. No skoro one są już takie przez nas sprawdzone. Już tłumaczę, jeżeli chodzi o Glastara firmy Koch, jest to produkt, który naprawdę bardzo dobrze czyści szyby i bardzo dobrze je odtłuszcza. Jeżeli chodzi o system Optimum No Rinse, no to tutaj czyścimy szamponem, który zawiera w sobie polimery i do tego zabezpieczamy jeszcze opticinem, czyli czystym sealantem. Czyli tutaj tworzy się taka warstwa, taka powłoka polimerowa, która zabezpiecza szybę przed bezpośrednim przyleganiem do niej brudu. Jak widzieliście przed chwilą na przebitkach, jeżeli chodzi o prawą szybę, ta woda faktycznie na niej zostaje. Najzwyczajniej w świecie, tak jak Mateusz powiedział, szyba jest odtłuszczona. A jeżeli chodzi o system Optimum, no jakby nie patrzeć, pomaga to właśnie przy tym zrzucie wody, co też może wyjść na plus. Nie przedłużając, jeżeli wiecie już, jak wyczyścić szyby w swoim samochodzie, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i obserwujcie nasze social media i kontaktujcie się z nami właśnie przez nie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.